Cześć, z tej strony Karolina Hadzińska i Damian Krawiec. Witamy Cię bardzo serdecznie w programie My to wiemy. Właśnie w tym programie, w którym mówimy o tym, jak lepiej żyć w Niemczech. Na pewno bezpieczniej. Dziś porozmawiamy na temat obywatelstwa w Niemczech. Jak uzyskać niemieckie obywatelstwo? Damian, opowiesz nam coś na ten temat? No właśnie, jak sam tego doświadczyłem wiele lat temu, jaka była wtedy procedura, nie wiem, bo miałem ileś tam lat, może 7, może 8, może 9. Przypomnij, jak długo mieszkasz w Niemczech. Ojejku, teraz mnie zaskoczyłaś, że muszę szybko policzyć, ale bardzo długo. Na pewno z 39 lat. 39 lat, także długo. Wiadomo, wtedy były inny świat, można powiedzieć, i także się to wiązało z innymi, czy z pewnymi możliwościami, kiedy człowiek zdobywał obywatelstwo. Teraz się dużo zmieniło, dlatego że mamy Unię Europejską. Także tutaj powstaje może pierwsze pytanie, które jest najważniejsze dla mnie. Po co w ogóle potrzebuję jakieś obywatelstwo niemieckie, jeżeli ja jako Polka, Polak, mogę sobie przyjechać do Niemiec, mogę tutaj pracować, mogę tutaj mieszkać, mając swoje obywatelstwo polskie. No także właśnie, jakie są zalety niemieckiego obywatelstwa? Może zacznijmy od tego, że jeżeli zdobywamy niemieckie obywatelstwo, to przede wszystkim nie musimy oddać naszego polskiego. Mhm. Możemy zatrzymać obydwa. Tak. Dlaczego obywatelstwo niemieckie może być ciekawe dla nas? Jest tylko kilka małych, drobnych powodów. Coraz mniej ich widzimy. Jeśli mamy niemieckie obywatelstwo, może to sprawić to, że będziemy mieli na przykład, jeśli chcemy podróżować po tym świecie. Bo jeśli podróżujemy po Unii Europejskiej, to nie ma żadnego znaczenia. Ale na przykład, jeśli się wybieramy do Stanów Zjednoczonych, może być inaczej z Polski, z polskim obywatelstwem, może być inaczej z niemieckim obywatelstwem, ale do innych krajów, a lubimy podróżować. Także to może być jakaś korzyść. Drobna, ale może być jakaś korzyść. Jeśli Karolina się zdecyduje i będzie chciała w końcu być posłem i po prostu chciałaby się zaangażować w polityce, no to wtedy bez niemieckiego obywatelstwa byłoby ciężko. W razie integracyjnej starczy polskie. To masz rację, ale gdybyś chciała w Berlinie być posłem, powiedzmy, albo ktoś z Was się interesuje polityką i chciałby w jakiejś partii się zaangażować, no to wtedy jest konieczne, że trzeba mieć obywatelstwo niemieckie. Inne rzeczy, na przykład kiedyś było tak, że jeśli chciałeś być niemieckim urzędnikiem, tak zwany Beamta, to było konieczne, żeby mieć niemieckie obywatelstwo, ale to też już się zmieniło. Także to już nie jest tak koniecznie. Wiadomo, jeśli chcesz być kanclerzem, to znaczy politykiem, to też jest potrzebne niemieckie obywatelstwo, ale tak. Tak naprawdę, jeśli chodzi o podejmowanie jakiejś czynności, jakiejś pracy, firmy, to nie odgrywa żadnej ważnej roli. Także możemy tutaj też swobodnie być z polskim obywatelstwem, nie niemieckim. Czasami to są kwestie takie wygody, dlatego że jeśli chcę sobie wyrobić swój paszport, no muszę kombinować, jest to trochę trudniej, a tak idę sobie do mojego miasta, do mojego Bürgerbüro, także miejsca, gdzie mogę sobie załatwić paszport, czy nowy paszport, czy nowy dowód osobisty. Jest to bardziej praktyczne, ale to tak jak mówię, to nie są takie powody, że koniecznie trzeba mieć niemieckie obywatelstwo. Ja myślę, że taki jeszcze jeden powód, którego ty możesz nie dostrzegać, ponieważ masz niemieckie dokumenty, jest taki, że jeżeli chcesz załatwić coś w banku lub jakieś sprawy urzędowe, to często musisz pokazać, gdzie mieszkasz. Nie pokażesz tego, bo nie ma tego w dowodzie polskim. Więc za każdym razem musimy wyciągać świeży bescheinigung, meldebescheinigung, że jesteśmy zameldowani. A on już teraz w ostatnim czasie jest, z tego co pamiętam, ważny tylko 3 miesiące. Więc to jest taka... To jest też argument właśnie bardziej z praktycznej strony. Zgadzam się. Nie doświadczyłem tego, ale masz tutaj rację. Oczywiście. Więc może to taka zaleta.
A idąc dalej krokiem, czy możesz nam powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli na przykład jest dwóch rodziców, którzy mieszkają w Niemczech i urodziło im się dziecko. Oni nie posiadają niemieckiego obywatelstwa. Czy dziecko z automatu dostanie niemieckie obywatelstwo? To zależy. Jedna strona, albo tata, albo mama, musi przynajmniej 8 lat, taka jest zasada, generalnie. Także musimy, jeśli będziemy tutaj rozmawiali o obywatelstwie, musimy zawsze wiedzieć, że zawsze są wyjątki. Mhm. Mówimy o pewnych generalnych rzeczach, o jakimś okresie, bo także są pewne możliwości skrócenia czasu, ale nie wchodzimy w to, bo to są takie szczegóły, jest tyle tego, żebyśmy nie powiedzieli o wszystkich takich przypadkach, ale generalnie jest tak, że jedno z rodziców musi przynajmniej te 8 lat legalnie żyć i funkcjonować tutaj w Niemczech. Także dziecko rodzące się w Niemczech generalnie może przyjąć właśnie niemieckie obywatelstwo. Jeśli ktoś z rodziców ma jeszcze inne, może mieć dwa. Jeśli będzie miał 21 lat, będzie miał możliwość wyboru, czy zostaje przy niemieckim, czy zostaje na przykład przy polskim. Może też, można też próbować zostawić te dwa. Mhm. Są pewne możliwości, trzeba wiadomo powiedzieć dlaczego potrzebujemy to, dlaczego chcemy tak, ale to są generalnie takie możliwości, ale dziecko, które tutaj się rodzi, ma wielką szansę, żeby zdobyć od razu obywatelstwo tutaj akurat niemieckie. Dobra, to teraz inny przykład. Jest małżeństwo, daleko szukać nie muszę, które przeprowadza się do Niemiec. Ich dzieci chodzą do szkoły niemieckiej i do przedszkola. Kiedy takie dzieci mogą otrzymać niemieckie obywatelstwo, jeżeli rodzice jeszcze nie posiadają niemieckiego obywatelstwa? To dziecko samo tylko od 16 roku życia może się starać o takie coś. A tak, wszystko zależy od rodziców. Także rodzice muszą po prostu być minimum, tak jak mówiliśmy, 8 lat legalnie w Niemczech. To trzeba udowodnić, że jesteśmy tyle i tyle w Niemczech. I wtedy mogą się stać. Wiadomo, jest pewna procedura, która się ciągnie za tym, bo są pewne warunki, które musimy spełnić, aby w ogóle otrzymać niemieckie obywatelstwo. To jest pewna długa procedura. Niektórzy, słyszałem o tych, którzy składali te papiery, czasami to jest też długi proces. Czasami to jest bardzo długi proces. Generalnie może to trwać nawet do 2 lat, tak czytałem, średnio. Także to jest wielki proces. Czasami jest to pytanie generalnie, czy potrzebuję, czy mam, jaka jest moja motywacja. Aczkolwiek motywacja przy przejmowaniu niemieckiego obywatelstwa nie odgrywa żadnej roli dla państwa. Tak. Ale jeśli idę ten krok, to zawsze mam jakąś motywację, coś chcę. Albo ta praktyczna strona, albo jednak staram się i chcę być kiedyś może politykiem i chcę po prostu mieć wszystkie drogi otwarte. Jeśli chcę mieć wszystkie drogi otwarte, to może opłaca się nad tym się zastanowić, żeby jednak zdecydować się na niemieckie obywatelstwo. A czy jeżeli dzieci ukończą, coś czytałam na ten temat, jeżeli ukończą szkołę niemiecką, to czy oni z automatu, jeżeli już rodzice mieszkają 8 lat i nawet nie mają niemieckiego obywatelstwa, to czy dzieci mogą, przechodzą jakieś egzaminy, czy z automatu mogą dostać niemieckie obywatelstwo? Mogą, właśnie to jest też możliwość, kiedy dłuższy czas chodzą do szkoły. Nie mogę powiedzieć dokładnie, czy to musi być 7 lat, ale musi być jakiś okres czasu, kiedy chodzą, są w szkole, to wtedy też oni mają możliwość, masz rację, mogą zdobyć właśnie niemieckie obywatelstwo. Tak. Podejrzewam, że jest to związane z językiem. Tak. Tak, bo oczywiście język jest takim kluczowym elementem właśnie zdobywania niemieckiego obywatelstwa. To jest jedny właśnie z warunków, no, że na przykład znamy język, mamy, to znaczy znamy język, co to znaczy? Nie, że możemy się jakoś dogadać, tylko musimy jakiś kurs przejść. Także kurs, tam chyba lepiej się znasz na tych kursach, ale to, co jest konieczne, jest kurs B1 albo B1. B1, dokładnie. Z tego co wiem, to kurs tak, oczywiście trzeba przejść, albo zdać po prostu egzamin na poziomie B1, udowodnić, że zna się język niemiecki na poziomie B1. I do tego dochodzi nam jeszcze nie tylko język, ale też wiedza o społeczeństwie tak zwana. Dokładnie, także jest taki test, który trzeba przejść, tak zwany Einbürgerungstest. Dzisiaj specjalnie dlatego, że się przygotowaliśmy do tego egzaminu, do tego programu, zrobiłem ten egzamin. Zdałeś? Tak, taka kolejność.
Zdałem. Źle by było, gdybym nie zdał tego, aczkolwiek raz się pomyliłem, dlatego że ważne jest czytać pytania, bo są czasami podchwytliwe, ale nie są trudne. I oczywiście wszystkie są po niemiecku. Wszystkie są po niemiecku, można sobie poćwiczyć, tak jak się przygotowuje do prawa jazdy, można sobie wejść na stronę. No jest właśnie ten Einbürgungstest, można zrobić na stronie na przykład BAMF-u, albo są też inne aplikacje, możliwości, jeśli się wrzuci w Google, to na pewno coś wyskoczy, także można sobie po prostu poćwiczyć, żeby zdać ten test. Aczkolwiek wydaje mi się, że każdy, kto trochę się przygotuje, jest w stanie zdać. Może jeszcze dodamy dla ciekawości, że test na obywatelstwo składa się z 300 pytań, z czego dostajemy na egzaminie 33 losowe i musimy odpowiedzieć na 17 prawidłowo. Co też ważne, trzeba też zwrócić uwagę, w jakim landzie mieszkamy, bo w każdym landzie pytania mogą się troszkę różnić, ponieważ są to pytania dotyczące naszego landu. Zadam Ci pytanie takie czysto hipotetyczne. Co by się stało, gdybym poznała Niemca? Czy będąc żoną Niemca mogę odzyskać niemieckie obywatelstwo z automatu? Kiedyś tak było. Kiedyś tak było, ale już dawno tak nie jest. To znaczy tak. Generalnie można starać się o obywatelstwo, ale tylko poznać Niemca, później wyjść za niego za mąż, to jest następny krok. I trzeba jeszcze odczekać jakiś okres, minimum 2 lata, być w małżeństwie, plus sama musisz być przynajmniej 3 lata w Niemczech, legalnie oczywiście, to wtedy wiadomo, jeszcze można, kiedy stawiasz taki wniosek, no to wtedy można jeszcze sprawdzić, czy to małżeństwo jest takie prawdziwe, że mieszkają razem. To też można sprawdzić, bo czasami jest tak, że ludzie się decydują, żeby wyjść za mąż, ożenić się, ale tak naprawdę nie mieszkają razem i później ktoś się stara o obywatelstwo i może być taka opcja, że ktoś po prostu się stara tylko o obywatelstwo, wcale nie mieszka razem. Także to jest sprawdzane, ale generalnie można powiedzieć tak, dwa lata małżeństwa, 3 lata minimum w Niemczech legalnie i wtedy można się oczywiście starać o obywatelstwo. I oczywiście nie zwalnia nas to z całej procedury, czyli zdania egzaminów. Dla przypomnienia, z czego one się składają? Egzamin się składa z tych pytań, o których przed chwilką mówiliśmy, do których się można przygotować. Trzeba po prostu wykazać, że potrafimy po niemiecku mówić, to znaczy mamy zdane B1, ale także musimy o pewnych rzeczach myśleć, że nie możemy być karani tutaj w Niemczech. Także jeśli mamy jakieś nasze świadectwo i wykazuje ono, że było jakieś przestępstwo, cokolwiek, nie jakieś drobne rzeczy, nie jakieś wykroczenie, także tego nie musimy się obawiać. Czyli jeżeli odebrałem im prawo jazdy, to nie, to nie jest problem. To akurat nie jest problem. To musi być coś, tak jak mówię, jakieś przestępstwo. To wtedy może to po prostu być jakimś problemem, jakimś hamulcem w tym wszystkim. Trzeba także po prostu zdeklarować się, że żyje według konstytucji Niemiec, że oczywiście w tych pytaniach też pojawia się konstytucja, co tam jest, co jest najważniejsze, prawa człowieka i tak dalej. To wszystko, do tego muszę się przyznać. No i wtedy po prostu mamy już tych kilka warunków spełnionych i możemy się starać i wtedy trzeba po prostu czekać, aż ten wniosek zostaje po prostu. To jak już jesteśmy przy wniosku, to najważniejsze pytanie, gdzie składamy taki wniosek? Taki wniosek możemy generalnie w różnych miejscach składać, to też zależy. Można iść do Ausländeramtu na przykład, czasami Bürgerbüro na przykład, tam też można złożyć. Generalnie chodzi o to, żeby do jakiegoś biura pójść, państwowego w mieście, bo wszędzie tam można generalnie składać, bo i tak musi to dotrzeć do właściwego miejsca. Także nawet kiedy się pomylimy z biurem, to nie jest żaden problem. Niektórzy panikują, czy nie znajdę właściwego biura. Nie ma problemu, bo jeśli pójdę na przykład do biura, gdzie tak naprawdę nie powinno się składać tych wniosków, to oni mają obowiązek, żeby to po prostu przesłać do właściwego miejsca i z tego miejsca dostajemy potwierdzenie, że wniosek został złożony, no i trzeba tylko czekać. A druk wniosku na obywatelstwo mogę sobie ściągnąć z Google'a? Z internetu, to jest dzisiaj wszystko bardzo proste, także tylko Google wrzucić. No i wiadomo, że to wiąże się także z pewnymi kosztami. No właśnie. Koszta nie są aż takie wysokie, na osobę 250 euro mniej więcej.
Także jeśli mamy rodzinę, jedno dziecko, za dziecko jeszcze ekstra trzeba płacić, wiadomo, 50 euro mniej więcej. Także jeśli powiedzmy taka rodzina, tata, mama plus dziecko, no to mamy 550 euro za taki wniosek. I czekamy. I czekamy. Na pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy. Dokładnie. Może jeszcze dopowiem jedną bardzo ważną kwestię dotyczącą właśnie obywatelstwa i starania się o obywatelstwo. Ważne jest to, że przez te 8 lat jesteśmy legalnie w Niemczech, ale także musimy wykazać, że sami się utrzymujemy. Co oznacza, jeśli przez jakiś okres, czy w ogóle żyję na przykład jakiejś pomocy społecznej, z Arbeitsagentur na przykład, dostaję pieniądze, wtedy może być to przeszkodą. Nie tylko może, ale generalnie jest to przeszkodą, że mój wniosek po prostu nie będzie pozytywny, dlatego że ja muszę się sam utrzymywać w Niemczech. Nie mogę po prostu wyemigrować, starać się o obywatelstwo, żyjąc po prostu ze środków państwowych. To jest po prostu ważna rzecz, o tym trzeba pamiętać. A czy może jeszcze dopytam do tego, czy to jest w momencie składania wniosku, czy jeżeli ktoś pobierał jakąś pomoc, powiedzmy 5 lat wcześniej, 6 lat wcześniej, czy urząd będzie to aż tak bardzo sprawdzał, czy to od razu jest negatywne? Generalnie chodzi o to, że w momencie, kiedy wniosek zostaje złożony, jeśli nie mam pracy, nie mogę się utrzymywać. Wiadomo, kiedy na samym początku nie mam pracy, no to tak naprawdę prawo nie mówi to o tym konkretnie, ale jeśli mój wniosek jest składany i ten wniosek także jest dobrze po prostu dać wykaz, to jest moja praca, tu mam umowę, albo tutaj jest moja firma, ja tu pracuję, płacę podatki, no to wtedy można to uwzględnić. Także nie chodzi o to, czy kiedyś, czy miałem tam może z pół roku byłem na bezrobotnym, co może się wydarzyć, to nie jest jakiś problem. Tylko generalnie chodzi o to, że w tym momencie, kiedy państwo musi zadecydować i patrzy się, że ktoś na przykład nie ma pracy, nie może się sam utrzymać, no to wtedy ten wniosek nie będzie pozytywny. To bardzo ważne, dobrze, że o tym mówisz. Dzięki Damian za kolejny ważny temat, podsumowanie ważnego tematu. Więc jeżeli chcemy starać się o obywatelstwo, to ważne mieć z tyłu głowy to 8 lat, myślę, to jedna z takich... Dokładnie, to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać. No i jeśli pragniemy zrobić taki krok, na pewno ciekawe i może się otworzą jakieś nowe drzwi. Czego Wam życzymy. Dokładnie. A jeżeli podoba Wam się nasz kanał, to będziemy się bardzo cieszyć za każde lajki, subskrypcje i komentarze, bo bardzo chętnie je czytamy. Dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, zawsze we wtorek o 20:00. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Cześć.